Mieszkańców jednego z bloków mieszkalnych w Głogowie przestraszył głośny huk. Okazało się, że jest za to odpowiedzialny 25-letni mieszkaniec miasta. Bez wyraźnych powodów dokonał uszkodzenia mienia, wybił kilka szyb w klatce. 25-latek był kompletnie pijany. Trafił do policyjnej izby zatrzymań, był pod wpływem alkoholu. Straty, które spowodował, to kwota blisko 1000 zł. Mężczyzna został zobowiązany przez sąd do naprawienia szkody. Grozi mu także 5 lat więzienia.